Piłkarze Łady rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Drużyna podwozu Bartłomieja Kowalika ma za sobą bardzo udaną rundę wiosenną, w której, przypomnijmy, odniosła 7 zwycięstw, 4 remisy i 2 razy schodziła z boiska pokonana. W ubiegłym sezonie mieliśmy najmłodszą drużynę w lidze, która odważną, ambitną grą była w stanie przeciwstawić się teoretycznie dużo silniejszym i bardziej doświadczonym zespołom. Do pierwszych treningów w rozpoczętym okresie przygotowawczym przystąpiło 16 zawodników, w tym wiele nowych twarzy. Część piłkarzy, którzy stanowili trzon zespołu, wyjechała do wakacyjnej pracy za granicę. Nie dziwi więc fakt, że pierwszy sparing Łady nie zakończył się sukcesem. W sobotę nasz zespół podejmował Lewart Lubartów. Goście przyjechali do Biłgoraja w aż 22-osobowym składzie. Wszystko po to, by przetestować jak największą ilość zawodników. Wiele wskazuje na to, że Lewart będzie w tym sezonie walczył o najwyższe cele – awans do trzeciej ligi. Zawodnicy Łady w pierwszej odsłonie byli tylko tłem dla świetnie operujących piłką rywali. Ta część meczu zakończyła się rezultatem 0-4. W drugiej połowie, gdy na boisku zameldowali się w większości młodzi wychowankowie Lewartu, spotkanie wyrównało się. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5-0 dla gości. Mierzyliśmy się naprawdę z bardzo dobrą drużyną. No, dzisiaj testowaliśmy wielu zawodników, trochę kilku zawodników z juniorów grało, także w takim nieoptymalnym składzie graliśmy. Jedni z testowanych się sprawdzili, drudzy nie. Także myślę, że taka dzisiaj lekcja futbolu, aby wyciągać wnioski z tej porażki. Trener Kowalik po meczu zwracał uwagę na brak kilku podstawowych zawodników, który znacząco wpłynął na obraz gry naszego zespołu. Jedni za granicą, drudzy praca zawodowa i jakieś tam sprawy osobiste. Także dzisiaj graliśmy w mocno okrojonym składzie, ale też miałem możliwość sprawdzenia chłopaków, którzy chcą tutaj przyjść. I tak jak wcześniej wspomniałem, jedni się sprawdzili, drudzy nie. Wiadomo na pewno, że w tym sezonie nie zobaczymy już w barwach Łady Iwana Oleksiuka, który postanowił rozpocząć pracę trenerską na Ukrainie. Wszystko wskazuje też na to, że klub opuści również Damian Chmura, który szuka swojego miejsca w innych drużynach. Największą bolączką wobec tego jest w tej chwili obsadzenie linii defensywnej. Łada szuka stopera i bocznego obrońcy. Nasza drużyna w okresie przygotowawczym trenuje 4 razy w tygodniu, a w weekendy rozgrywa sparingi. Najbliższy odbędzie się w sobotę 20 lipca w Zamościu, gdzie nasz zespół zmierzy się z Kryształem Werbkowice. Od połowy lipca na Ośrodku Sportu i Rekreacji ruszyły kolejne bezpłatne wakacyjne zajęcia sportowe mające na celu zachęcić dzieci i młodzież do sportowego stylu życia, bez względu na ich umiejętności czy predyspozycje fizyczne. To dla tych dzieci, które nie wyjechały, są w domu z dziadkami, mamy tutaj też osoby przyjezdne, widzimy z Lublina, z Warszawy, tak samo zawodników trenujących na szkółce, szukających sobie zajęcia, które chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, jak najbardziej zapraszam. W każdym wieku można zacząć, tak wiem, że ruch to zdrowie, ćwiczenia ogólnorozwojowe, troszeczkę więcej techniki już dla tych bardziej zaawansowanych. We wtorkowych zajęciach uczestniczyło kilkunastu młodych ludzi w różnym wieku. Początki bywają trudne, jednak nie należy się zniechęcać. Wiem, że no, dzisiaj były biegi krótkie, typowo sprinterskie, pod szkolenie techniki, dlatego że niestety, żeby krótki dystans szybko przebiec, trzeba podnieść te kolanka do góry. Piękne kolanka do góry. Widzę, że ta grupa, która jest dzisiaj, jest bardzo liczna, fajnie to robiła. Tak wiem, że widać, że słuchają się, wykonują polecenia i pięknie to wykorzystują we własnym ruchu. Nie ma ograniczeń wiekowych, można dołączyć w każdej chwili, dlatego że wtedy grupy dzielę na wiek. Rozkładam odpowiednio trening, tak wiem, że kto jest zainteresowany, chce spróbować trenować lekkoatletykę, zapraszam. Główną tematyką zajęć były oczywiście ćwiczenia związane z techniką biegu sprinterskiego. Zajęcia lekkoatletyczne będą odbywały się cyklicznie. Zapraszam wszystkich chętnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki o godzinie 10:00, co tydzień, do końca wakacji.